Ja тогда... Kiedy po raz pierwszy tu trafiłem, poczułem lęk, bo mój ojciec jest muzułmaninem i sam zastanawiałem się, dlaczego tu przyszedłem. Przyciągnął mnie sposób, w jaki zostałem przyjęty do oratorium. Miałem z kim porozmawiać. Poświęcono mi dużo uwagi, której tak potrzebowałem, i znalazłem tu przyjaciół. Jeśli bym nie trafiła do oratorium, to na 100% sięgnęłabym po alkohol, paliłabym papierosy, prawdopodobnie nie byłabym już dziewicą. To nie jest zbyt wesoła część miasta. To są domki najczęściej takie jak na wsi. Małe, jest trochę bloków, niedużych, 3-4-piętrowych, w których żyją te rodziny. Większość z tych ludzi, którzy tam są na, powiedzmy, terenie naszej parafii, no nie radzi sobie. Nie radzi sobie albo z wychowaniem, albo mają problemy. I to są rodziny różne, czasami rozbite, czasami po kilka razy rodzice zmieniali ojca i matkę. No to są takie dosyć smutne historie. Wiele z tych dzieci ma takie trochę emocjonalne problemy związane właśnie z przykrym wspomnieniem ze swoich rodzin. W tym domu zaczęła się nasza parafia. Wcześniej, zanim dostaliśmy teren pod budowę kościoła i klasztoru dla nas, dla naszej wspólnoty Marianów, ksiądz Zbigniew kupił ten dom i w tym domu była kaplica i w tym domu też księża mieszkali przez kilka lat. Jesteśmy w tym biednym rejonie, więc no, dom był no, też taki nie za bogaty. Księża żyli w takich warunkach, jak żyją ludzie tutaj w okolicy. Karaganda jest dosyć dużym miastem i to była pierwsza parafia tam w Majkoduku, czy na Berlinie, jak to mówią. Po kilku latach biskup zaproponował mi, czy nie zrobić drugiej parafii właśnie w tym rejonie, gdzie żyli Polacy, bo czasami w zimę niektórzy dobierali się do kościoła, w tym sensie dojeżdżali półtorej do dwóch godzin. Kupiliśmy dom po Niemcach, po rodzinie niemieckiej, oni wyjechali do Niemiec i tam wyburzyliśmy jedną ścianę i była taka kaplica 10,5 na 5,5 metra. To były początki naszej parafii, tej drugiej. Z błotem, strasznym błotem. I później pojawiła się myśl, żeby wybudować kościół. Pamiętam takie momenty, gdy budowałem w Karagandzie kościół i gdy już było widać bryłę i zaczęło to wyglądać z daleka ładnie, jak ludzie przyjeżdżali robić zdjęcia przy kościele, to było takie szokujące. Bieda w naszej dzielnicy, na naszej Fiodorowce była złożonym problemem. Ona jest tam od zawsze, ona pokoleniowo tam była. Ponieważ Fiodorowka powstała na bazie kopalni odkrywkowej, która potem została zalana i to piękne jezioro jest właśnie zalewem, zalanym. Tam na dole są właśnie te taśmociągi, koparki i to wszystko. Natomiast ci ludzie tam pracowali, a potem przestali tam pracować. Byliśmy ponad 2 lata w strasznych warunkach, bo bez bieżącej wody. Myliśmy się w zasadzie do wiaderka, toaleta na zewnątrz. Minus 40, trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy wyjść, żeby wrócić i tak dalej. No nikt z nas nie był do tego przygotowany. Ja spałem kilka lat na ziemi. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy jakichś tam wielkich planów. Po prostu no, byliśmy dla tych ludzi. Tak po prostu. Sasza do oratorii był bardzo złym.
Zanim tu trafiłem, byłem bardzo zły, ciągle zdenerwowany. Nie można było ze mną spokojnie porozmawiać. Nie miałem przyjaciół, nikt nie zwracał na mnie uwagi. Byłem jak czarna owca w społeczeństwie. Krzyczałem, wydzierałem się i byłem ponury. Jak ciemny typ, niechlujny i brudny. Teraz jest inaczej, właśnie dzięki ludziom z oratorium. Gdyby nie oratorium, pozostałabym buntowniczką, która nie przestrzega prawa i zasad, bo Fiodorowka to takie nieciekawe miejsce do rozwoju. To niebezpieczna dzielnica, w której spędziłam dzieciństwo i dorastałam tu do dziś. Kilkakrotnie nas okradziono. Mieszkali tu ludzie, którzy trafili do więzienia. Dziś jestem w kościele. Jestem częścią wspólnoty, mimo różnych zakazów i nakazów. Ta dzielnica, jeśli już była biedna, to na biedną pozostała. I to było też naszym zadaniem. Jak sprawić, żeby młodzież, która, znaczy dzieci, które stają się młodzieżą, które dorastają, żeby umiały wyskoczyć gdzieś z tego poziomu Fiodorowki, gdzie właściwie no jest biednie po prostu. Wszyscy żyją biednie, wszyscy piją, kradną. No jeszcze wszyscy faceci stosują przemoc wobec kobiet. Jak ponad to wyskoczyć, to znaczy jak pokazać, że można się czegoś nauczyć, że można się zafascynować czymś. I wtedy pojawił się pomysł o robieniu tych kursów, żeby obudzić zainteresowania w dzieciakach. Moi rodzice źle się zachowywali wobec mnie. Ojciec na mnie krzyczał, wręcz darł się na mnie. Rzucał po wszystkich kątach w domu. Matka też mnie nie kochała. Często na mnie krzyczała. Przeważnie była niezadowolona z powodu błędów, które popełniałem. Myślę, że właśnie dlatego stałem się agresywny i zamknięty wobec niektórych ludzi. Do tego stopnia zabrakło mi pewności siebie, że do dziś nie wierzę w prawdziwą wzajemną miłość. Nie miałem łatwego dzieciństwa. Od 7 roku życia musiałem dostarczać żelazo do punktu skupu. Tak zarabiałem pieniądze. Z tego samego powodu zbierałem butelki, bo tylko mama pracowała. Musiałem jakoś pomagać rodzinie, żebyśmy mieli na chleb. Wstydziłem się przyjść do kościoła, bo uważałem, że mnie odrzucą, jak dowiedzą się, z jakiej rodziny pochodzę. Byłem prawdziwym chuliganem. Jeżeli chciałem gdzieś iść na noc, to robiłem to, nie pytając rodziców o zdanie. Żyłem tak, jak chciałem. Spożywałem alkohol i inne używki. Dopiero jak trafiłem do oratorium, uświadomiłem sobie, co mi jest w życiu naprawdę potrzebne. W tym miejscu stałem się lepszym człowiekiem. Przemyślałem całe swoje życie i postawiłem sobie konkretne cele. Można powiedzieć, że zmieniłem w sobie wszystko oprócz imienia. Jest to dość specyficzna dzielnica, w której znajduje się to oratorium. Tak zwana dzielnica nędzy, dzielnica biedy, niścety, jak to namawiają miejscowi. I w związku z tym one mają poczucie tej niższości zakodowane. No jak dzieci ze slumsów, nie wiem, czy faweli w Brazylii, no, na tej zasadzie, że to jest coś gorszego, ta Fiodorowka. W związku z tym w oratorium udowadniamy, że Fiodorowka to jest dobre miejsce. To jest takie hasło, Fiodorowka, хорошее miejsce, które jest na flagach, na fartuszkach, na kubeczkach. Dobre miejsce. I one zaczynają to miejsce zmieniać. Jest jeszcze jeden ważny powód, dlaczego trafiłem do oratorium. Jedzenie. Dzieci dostają tu posiłki za darmo, za które w innym miejscu trzeba byłoby płacić. To niezwykle ważne, jeśli się nie ma pieniędzy na jedzenie. To się zaczynało w sumie od posiłków, ta działalność oratoryjna, wychowawcza, ponieważ w tej naszej dzielnicy rzeczywiście mnóstwo dzieciaków było głodnych i to widać było po tempie jedzenia, które dzieci są głodne, albo które mają takie jedzenie, takie posiłki u siebie w domu, które nie. I większość niestety nie miała. Poza tym, kiedy robiliśmy jakiekolwiek remonty, to robiliśmy je wspólnie, po to, żeby budować w dzieciakach czy w młodzieży taką świadomość czy tożsamość przynależności do tego miejsca.
A poza tym młodzież, czyli ci, którzy mieli 15, 16 i więcej lat, mieli takie prawo, że mogli sobie do oratorium przyjść w dowolnym momencie. Mogli przyjść do klasztoru i dostali klucze od oratorium i mogli sobie tam posiedzieć, wypić herbatę, pobyć sobie po prostu. Co zresztą było w ogóle szalenie sympatyczne, bo jak oni byli, to najczęściej no albo ja, albo jeszcze dołączał ksiądz Grzesiu i myśmy też tam po prostu siedzieli, bo tam było, no fajnie było. Ojciec Tomasz mnie wychował. W oratorium nauczyłem się dbać o higienę osobistą. Miałem ciężko w rodzinie i mój ojciec niczego mi nie przekazał. Czułem się jak szmata, słaby, tchórzliwy, nie wierzyłem w siebie. W oratorium doświadczyłem różnego rodzaju pomocy, także finansowej. Pamiętam moment, kiedy ksiądz Tomasz dał mi w prezencie segregator do moich albumów z wierszami. To była dla mnie szczególna chwila, ale przede wszystkim nauczyłem się zarządzać emocjami, doceniać drobne gesty. W tym miejscu poznałem, że Pan Bóg mnie kocha, a dzięki pomocy otrzymanej od księdza udało mi się dużo zmienić w moim życiu. Teraz, jeżeli będzie potrzebna moja pomoc, mogę przyjść i zrobić to za darmo, na przykład umyć naczynia, pozamiatać albo coś innego. Oratorium to moje miejsce.